Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z przepisem na kolejne po prostu rewelacyjne ciasto. Tym razem chcę Was zaprosić na mięciutkiego orzechowca z kremem grysikowym. Jest to klasyczny przekładaniec składający się z trzech spodów miodowych przełożonych przepysznym kremem na bazie kaszy mannej oraz masła. Trzeci górny spód oprócz ciasta składa się z przepysznych orzechów włoskich w miodzie. Ciasto wręcz rozpływa się w ustach, jest bardzo łatwe do zrobienia. Bardzo Wam je polecam i zapraszam. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę około 25 na 35 cm. Na początek ugotujemy sobie kaszę mannę. Do garnka dajemy pół szklanki cukru oraz 10 kopiastych łyżek kaszy manny. Dodajemy litr mleka. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy do zgęstnienia. Oczywiście kasza manna po ugotowaniu jest taka dosyć lejąca, ale po wystudzeniu pięknie gęstnieje. Teraz do miski dajemy wszystkie składniki na ciasto i zagniatamy. Możemy wyrobić robotem z hakiem. Ciasto dzielimy na trzy części i wstawiamy je sobie do lodówki. Możemy owinąć każdą z części również w woreczek. Teraz przechodzimy do przygotowania naszych orzechów. Będzie nam potrzebne około 30-40 deko orzechów włoskich. Siekamy je tak dosyć grubo. Następnie na patelnię dajemy 4 łyżki cukru pudru, 75 g masła lub margaryny oraz 4 łyżki miodu. Wszystko podgrzewamy na takim niedużym ogniu, żeby nam się to ładnie zagotowało i wsypujemy nasze orzechy włoskie. Dokładnie mieszamy i chwilę smażymy, tak żeby troszeczkę się zarumieniły, ale odrobinkę. Następnie pierwszą część ciasta wałkujemy, wykładamy nią blaszkę i przekładamy na nią orzechy. Nie muszą one być zimne. Pieczemy to około 20 minut. Opcja grzanie góra-dół bez termoobiegu w 180 stopniach. Orzechy mają się nam bardzo ładnie zezłocić. I z pozostałych naszych dwóch części ciasta pieczemy dwa spody, każdy po około 15 minut, czyli trochę krócej niż ten z orzechami. Mamy mieć dwa spody i trzeci z orzechami u góry. Teraz zrobimy krem. 250 g masła w temperaturze pokojowej ucieramy na puch i następnie stopniowo dodajemy ostudzony grysik, który też musi być w temperaturze pokojowej. Wszystko dokładnie miksujemy. Powstanie nam przepiękny aksamitny krem. Następnie do blaszki, na dno blaszki dajemy pierwszy spód miodowy i wykładamy na niego połowę kremu grysikowego. Przykrywamy drugim spodem i wykładamy resztę kremu. I na górę dajemy trzeci spód, czyli ten z orzechami. I nasze ciasto jest gotowe. Oczywiście wstawiamy nasze ciasto do lodówki, tak żeby namiękło. Ten typ ciast, im dłużej leżakuje, tym jest po prostu pyszniejsze i bardziej mięciutkie. Oczywiście to ciasto jest już na drugi dzień mięciutkie, ale tak jak wspomniałam, im dłużej leży, tym po prostu tak jakby jest coraz lepsze. Jak widzicie, ciasto przepięknie wygląda w przekroju, jest bardzo eleganckie, idealnie nada się na każdą okazję, jest przepyszne. Krem bardzo fajnie komponuje się z miodowymi spodami, chrupiące orzechy włoskie są naprawdę wspaniałe. Bardzo gorąco Wam to ciasto polecam. I życzę Wam udanych wypieków.